Polska reprezentacja kobiet w piłce siatkowej do Igrzysk Olimpijskich przygotowuje się w Szczyrku. W Centralnym Ośrodku Sportu siatkarki rozpoczęły swoje zgrupowanie, gdzie pod okiem trenera najbliższe 2 tygodnie spędzą na szlifowaniu formy przed wylotem do Francji. W czwartek kadrę odwiedził minister sportu. Przy tej okazji zapowiedział pracę nad nowelizacją kluczowej ustawy. Fatima Orlińska. Ta ma zostać przyjęta jeszcze w tym roku, prawdopodobnie w sierpniu. Jak zapowiedział minister, rząd przeprowadził już w tej sprawie konsultacje publiczne, a ustawa ma regulować zasadność i konieczność zasiadania w zarządach związków sportowych co najmniej 30% kobiet. Nowelizacja ma zacząć obowiązywać od stycznia przyszłego roku. Jest to dla mnie projekt niezmiernie ważny. Każdy widzi, że statystycznie połowę medali, połowę naszych sukcesów zdobywają kobiety. Każdy widzi, że połowę naszych kadr narodowych stanowią kobiety i kobiety powinny mieć odpowiednią reprezentację w związkach. To jest rzecz niezmiernie istotna, bo sport kobiecy od sportu męskiego, potrzeby zawodniczek, potrzeby dyscyplin czy potrzeby zawodniczek różnią się i musi ten żeński punkt widzenia być również obecny, musi być dostrzegalny. Polski sport musi się pod tym względem zmieniać. Minister podczas obecności w Szczyrku podziękował również siatkarkom za brązowy medal zdobyty podczas Ligi Narodów, co jak podkreślił, świadczy o tym, że polski sport stoi na bardzo wysokim poziomie. Dowodem na to jest również rekordowa liczba sportowców zakwalifikowanych do tegorocznych Igrzysk Olimpijskich. To już blisko 240 osób. Po sukces do Paryża jedzie reprezentacja kobiet w piłce siatkowej, która swoje przygotowania rozpoczęła właśnie w Szczyrku. Przygotowania przebiegają bardzo dobrze. Oczywiście po Lidze Narodów też mieliśmy chwilę wolnego, żeby trochę odpocząć i zresetować głowy. Jesteśmy tutaj od niedzieli wieczora i tak na dobrą sprawę jakby budujemy tą formę. Jesteśmy tutaj, będziemy w Szczyrku przez 2 tygodnie. Później mamy jeszcze jeden turniej kontrolny, super obsadzony w Mielcu. No i po Mielcu praktycznie ruszamy do Warszawy na ślubowanie i później jest wylot. Natomiast teraz jest ten czas, żeby doszlifować tą formę fizyczną, czyli dużo pracy na siłowni, jak i również te elementy, które gdzieś tam mniej funkcjonowały w trakcie Ligi Narodów. Jest to teraz czas na to, żeby doszlifować to wszystko, co... Biało-czerwone swoje rozgrywki rozpoczną od meczu z drużyną z Japonii w niedzielę 28 lipca. Następnie powalczą z Kenią oraz Brazylią. O dobre przygotowanie reprezentacji dba sztab we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Sportu w Szczyrku, gdzie do dyspozycji sportowców jest rozbudowana baza. Mamy dla nich przygotowaną specjalną halę dedykowaną pod nich sportową, rozłożoną wykładzinę Teraflex, więc tutaj są tak naprawdę, mają to wszystko dla siebie. Oprócz hali do gier zespołowych mają też odnowę biologiczną, siłownię, wszystko to, co profesjonalny sportowiec tej chwili potrzebuje, jesteśmy w stanie im zapewnić w naszym ośrodku, więc myślę, że powodów do narzekania nie ma. Natomiast wsłuchujemy się również w głos siatkarek, jeżeli coś potrzebują, jeżeli sztab coś zgłasza, jakieś potrzeby, staramy się na bieżąco reagować. Letnie Igrzyska Olimpijskie we Francji rozpoczną się 26 lipca i potrwają do 11 sierpnia.